Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj, moi drodzy, gramy scenariusz od poruszka, czyli znowu scenariusz od widzów i dostałem ich dosyć sporo, bo aż 10, więc jak ktoś chce w nie zagrać, macie na Discordzie. No i tak, mamy tutaj scenariusz The Broken World i tutaj chodzi o to, że mamy taki jakby świat, znaczy nie cały, tutaj Europę, Bliski Wschód i trochę tutaj Azji. No i po prostu mamy tutaj naprawdę dziwne rzeczy, mamy tutaj tyle państw, że tego naprawdę jest całkiem sporo. Jak zaczynamy taką Polskę, mamy tutaj Królestwo Polskie, Księstwo Mazowieckie, Kraków, Sandomierz, Królestwo Śląskie, Pomorskie, Prusy, Wolne Miasto Gdańsk. Więc tak naprawdę tutaj jest tego dużo, wszystko jest pomieszane i tak dalej, i tak dalej. Ja dzisiaj chciałem sobie zagrać tak Prusami, bo w sumie Polską no nie będziemy zawsze grać, bo kurczę, zawsze Polskę grać. Ale zagram sobie Prusami, no i oczywiście ocenimy tutaj sobie ten scenariusz. Dobra, w takim razie mamy tutaj nasze tutaj państwo, w ogóle tutaj jakieś jednostki sobie przypływają. Okej, wszystko rozumiem. No jak widzimy tutaj no za bardzo nic nie dzieje. Mamy po prostu taki świat, w którym jest dosyć dużo państw. W ogóle... Halo? Luksemburg ma dwie prowincje. Okej, dobra. Jesteśmy Prusami, więc musimy tutaj sobie trochę ten właśnie przejąć. Myślę, że tutaj udamy się na Wolne Miasto Gdańsk, bo w sumie, czemu nie w sumie no, jakby no nie mam innego powodu, więc po prostu ich zaatakujmy. Zobaczymy, czy nam się w ogóle uda ich podbić, chociaż raczej na pewno się uda, no bo jednak to jest Wolne Miasto Gdańsk. Teraz pytanie, czy polecić dalej sobie na księstwo tutaj jakieś, kurczę, może nie, na razie poczekajmy sobie, czy tutaj sobie odbudować trochę państwo i zrobić asymilację, co najgorsze, więc dajcie mi chwilę, zaraz to wszystko ogarnę. Zastanawiam się, czemu ja tutaj widzę jednostki, które przepływają tutaj przez Morze Bałtyckie. Znaczy, teraz już nie widzę, ale wcześniej nie widziałem. No jest to trochę dziwne, ale jak najbardziej rozumiem, może takie, tak ma być po prostu, więc się nie przejmujmy. Będę miał tutaj asymilację. Ja w ogóle mam taki sobie, dobra, taki challenge zrobię na ten odcinek, że spróbuję tutaj po prostu przyjąć sobie tereny Polski, tak? Tak po prostu. Teren Polski, czemu nie? Zawsze można. Kurczę, no, ogólnie też chciałem przypomnieć, że mamy tutaj na 3500 subskrypcji piątą wojnę widzów, więc oczywiście subskrybujcie jak najszybciej, żeby była ta wojna szybko. No i dobra, w takim razie lecimy tutaj sobie dalej. Myślę, że teraz polecimy tutaj sobie Księstwo Pomorskie, bo Księstwo Pomorskie tutaj może być dosyć słabe i może nam tutaj się uda ich zdominować i z nimi wygrać. Przynajmniej mam taką nadzieję. Zobaczymy za chwilę. Okej, stworzyłem sobie dosyć dużo jednostek. Raczej starczy. Wątpię, żeby nie starczyło, dobra. Więc od razu tutaj atakujemy sobie i lecimy w ten sposób. Po prostu tutaj. Okej, 1400 mieli jednostek. Czy to jest wszystko, czy coś jeszcze? Okej. To było wszystko. Bardzo ciekawie. W takim razie udało się tutaj przejąć. Nie możemy wziąć wszystkiego. Okej, to też jest bardzo ciekawa rzecz. Więc tutaj Szczecin zostawimy w spokoju na razie. No i trzeba oczywiście zrobić asymilację. No trzeba oczywiście. Więc ją też zrobię. No i zaraz po prostu zobaczymy, co możemy dalej zrobić. Okej, tutaj mam sobie wasala, zrobiłem. No i myślę, że teraz Królestwo Polskie może być dosyć dobrym rywalem. Chociaż też mam pomysł na inną taktykę, żeby po prostu tutaj ich okrążyć, znaczy prawie okrążyć. I właśnie zrobić sobie Księstwo Śląskie. I chyba w sumie tak zrobimy, zanim pójdziemy tutaj na Królestwo Polskie, no bo jednak, no, Królestwo Polskie to wiecie, to nie ma aż tak łatwo. I też te Księstwo Śląskie będzie łatwiej pokonać, bo mamy tutaj po prostu prawie że prostą linię, więc tak też zrobimy oczywiście. Ale na początek trzeba tutaj sobie trochę wziąć, zrobić jednostek. Ja bym w sumie to jeszcze poczekał trochę, aż będę miał więcej pieniędzy, więc jeszcze chwila i zaraz ich zaatakujemy. W ogóle to ciekawe, to w Królestwie Polskim jest Andrzej Duda. Bardzo fajnie, a rok jest w ogóle 3200, więc wszystko jak najbardziej jest w porządku oczywiście. Dobra, zróbmy sobie troszeczkę więcej jednostek i polecimy tutaj sobie właśnie zaatakować Księstwo Śląskie. Więc tutaj no oczywiście nie mam nic do Ślązaków, ale no trzeba to ich przejąć, bo wiecie jak to wygląda. Dobra, wbijamy sobie, póki co idzie dosyć łatwo. I czy naprawdę to będzie już tyle? Czy coś jeszcze mają w zanadrzu? Okej, to chyba było już tyle. No, spodziewałem się trochę trudniejszej tej wojny. No, ale trudniejsza wojna będzie tutaj z Królestwem Polskim, na który też się oczywiście za niedługo wybierzemy. Ale teraz oczywiście musimy tutaj sobie wziąć rozumy pokojowe.
Nie możemy wziąć znowu wszystkiego. Okej, bardzo ciekawe. W takim razie zrobimy sobie tutaj wasala z Śląska i po prostu później ich sobie przejmiemy. Ale dobra, teraz zróbmy tutaj asymilację. I teraz w sumie chwilę poczekam. Czekajcie, tak, tutaj sobie weźmy już ultimatum. Weźmy i zanektujmy. Tutaj widzimy, że jakieś wojny są w ogóle u naszych sąsiadów. Anglowie sobie tutaj wbili. Okej, okay. I też tutaj widziałem, że chyba właśnie tak, królestwo tutaj, księstwo litewskie ma wojnę z jakąś Estonią dziwną. Nie wiem, dobra, nieważne w sumie. Ale my tym się nie przyjmiemy. My tutaj idziemy sobie na królestwo polskie. Zatem mam nawet dobry pomysł, żeby tutaj właśnie zrobić sobie wojnę i żeby wasal nam pomógł, bo tak naprawdę to można wyjść nawet całkiem dobrze. Więc dobra, teraz pominiemy sobie trochę dużo tur, żeby zrobić hajs i zaraz ich atakujemy. Okej, okay, zrobiłem tutaj trochę dużo pieniążków, więc możemy atakować oczywiście naszą potężną Polskę. Znaczy no, może i była potężna, ale już nie będzie niestety. Znaczy w sumie to nawet spoko. Okej, okay, i myślę, że możemy atakować po 1000 jednostek praktycznie na prowincję, więc to jest ale dosyć dużo. No i jak nie starczy, to będę nawet zdziwiony. Okej, okay, na razie w ten sposób sobie polecimy. Jak widzimy, no, to miało 3000 jednostek. Akurat tutaj nie zaatakowałem, więc w sumie całkiem dobrze wyszło. Ale to oczywiście oznacza, że w innych prowincjach nic nie mają, więc i tak nam tutaj się raczej udało wszystko. Okej, okay, oni sobie wlecili wszystkimi jednostkami w jedną prowincję, więc oczywiście udało nam tutaj się ich ograć trochę na IQ, trochę w sumie może na farta. Ale dobra, lecimy w takim razie. Udało się podbić Polskę, wielką Polskę. No niestety, okej, okay, nie całą Polskę. W takim razie, skoro nie całą, to z reszty sobie zrobimy wasala oczywiście. Wybierzemy sobie wasala i weźmy tutaj na przykład sobie dwie prowincje, a niech będzie na przykład o ta i ta. To są dwie piękne prowincje. No a z reszty po prostu teraz sobie tutaj zasymilujemy, czy tam w sumie zanektujemy najpierw, a potem zrobimy asymilację. No a teraz przydałoby tutaj się Śląsk jeszcze wchłonąć, więc musimy tutaj sobie ich relacje popsuć. Okej, okay, i tutaj jeszcze sobie aneksję oczywiście i Śląsk się zgodził, więc bardzo fajnie i miło oczywiście, że tutaj się posłuchali mojej tej woli. No i dobra, mamy w takim razie dosyć sporo terenów. Zaraz jeszcze tutaj sobie weźmy całą Polskę. I mamy w sumie połowę takiej dzisiejszej Polski. Zostaje nam tutaj w sumie trzy kraje do podbicia, więc zaraz to też zrobimy. Ale na początku już pozbądźmy się tutaj do końca tego Królestwa Polski, bo to trochę w sumie niezbyt fajnie wygląda. Okej, więc wysłałem oczywiście tutaj z niewagi. Jeszcze jedna, proszę bardzo. I ultimatum aneksji i się udało. Dobra, myślę, że się nie zgodzą, bo w sumie byli dosyć sporym moim wasalem. Ale dobra, udało się, bardzo fajnie. Więc mamy tutaj trzy państewka, które zaraz sobie podbijemy oczywiście. W takim razie bierzemy oczywiście tutaj sobie wszędzie asymilację i zaraz ich podbijemy. Okej, okay, na razie musimy sobie tutaj przejąć oczywiście księstwo mazowieckie. I myślę, że nawet możemy tutaj sobie ustawić stolicę w Warszawie, bo w sumie, no, pruska to stolica może nie jest, ale skoro już chcemy tutaj jakby zrobić tereny całej Polski, no to chyba musimy po prostu sobie wziąć też to stolicę. Zaraz to oczywiście uczynimy. Sandomierz tutaj ma jakąś wojnę z kimś na... Aha, już nie ma wojny, ale miało wojnę. Okej, okay, bardzo fajny Sandomierz. To w sumie teraz mogę wam zaakceptować, skoro już tak nie macie wojny, a to czemu nie? A teraz zaatakujmy tutaj sobie właśnie owe księstwo i miejmy nadzieję, że tutaj nam się uda wszystko zrobić jak chcemy, bo tutaj mogło zrobić dosyć dużo jednostek, to właśnie też zrobili, tylko żeby nie zaatakowali tymi jednostkami. Okej, okay, nie zaatakowali, to całkiem dobrze. Okej, okay, zróbmy w ten sposób i zobaczymy, czy się teraz uda. Okej, okay, tutaj atakują nawet, okej. Okay. O, ej, bardzo fajnie, bo akurat poszli tam, gdzie ja miałem najwięcej swoich własnych jednostek, więc w sumie, no trochę im nie wyszło. I jak zawsze oczywiście udaje nam tutaj się wygrać. Tym razem możemy sobie wziąć ich całych, nie musimy robić wasali, więc też bardzo fajnie. Okej, okay, mam jakąś wojnę w ogóle, z kim ja mam wojnę, bo nawet tutaj nie zauważyłem, że mam. Okej, okay, Sfiland, coś takiego. No dobra, ja z nim nie chcę mieć wojny, bo po co mi w sumie? Okej, okay, nie zgodziliście, czyli pewnie będą tutaj robić do mnie desanty. No oczywiście ja się nie dam tak łatwo i będę się bronił. Ale w sumie nie ma co się nimi przejmować. Oni pewnie sobie tylko tak żartują, że chcą nas podbić. W
wcale nie chcą. Więc tutaj się skupię na swojej robocie, czyli oczywiście na podbiciu. Tym razem sam domierza, więc oczywiście musimy zbierać swoje pieniądze i zaraz ich zaatakujemy. No ale to myślę, że kwestia chwili. Okej, i możemy atakować. Nie no, teraz mają dostęp wojskowy, ale to i tak nic im nie da. Więc oczywiście możemy sobie do nich wejść po prostu jak do siebie. No, oni widać, że bez szans. No więc bardzo fajnie. Udało się oczywiście podbić kolejne państwo. Okej, myślałem, że już nie mogę całego, ale po prostu zrobiłem misklika. Dobra, no i bardzo fajnie. Zostało nam tutaj ostatnie państwo, Kraków. No, Kraków niestety musimy też was podbić. Okej, nawet tutaj nie będę dodawał sobie jednostek. To, co mi zostało, myślę, że jak najbardziej wystarczy. Więc lecimy oczywiście od razu sobie tutaj w Kraków, niech będzie, pyk. O, bardzo fajnie, udało się akurat w ich stolicy wjechać, kiedy stworzyli sobie jednostki do obrony. Więc, no trochę mi ich szkoda, ale no cóż, po prostu bardzo mądrze ja zagrałem. Taka jest prawda. I dobra, udało się nam tutaj odzyskać trochę terenów takich jak ma Polska w dzisiejszych czasach. No nie są tutaj tych dwóch prowincji, ale zdobyłem na przykład Kaliningrad i Kłajpedę. Tutaj jeszcze kawałek Słowacji, więc w sumie i tak wygraliśmy. No i tak, scenariusz ogólnie ciekawy, bo mamy tutaj naprawdę sporo państw. No, trochę to wygląda jakby takie państwa się rozpadły, ale nie do końca, bo to nie są jakieś tam regiony w nich, tylko po prostu to są jakby państwa za OC w państwach, coś takiego. I scenariusz ten oceniamy takie 7 na 10 myślę. I też kończymy ten odcinek dzisiaj trochę krócej, ale i tak mam nadzieję, że wam się podobało. Więc oczywiście widzimy się już w następnym odcinku, więc do zobaczenia, do następnego odcinka i siema!